serdecznie, Jack the Vim, witam was wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy taki filmik Gotuj z Jack the Vim. Także od czego zaczynamy? Od tego, że musimy sezam uprażyć na patelni. Rozgrzejemy patelnię, suchą patelnię, tak jak widzicie, suchą patelnię. Rozgrzejemy, potem zmniejszymy ogień, wsypiemy cały sezam i go uprażymy. Uprażenie sezamu jest tak, że nie można przesadzić, bo będzie gorycz czuć i nie będzie za bardzo dobry, więc tylko jak się zacznie ulatniać fajny zapach prażenia, to wtedy szybko wyciągamy to z naszej patelni, z ognia w ogóle, i będziemy to najpierw musimy to ostudzić, potem będziemy to w blenderze mielić tak długo, aż się zacznie wydzielać taki, jakby to można powiedzieć, olejki, taki jakby olej troszkę z sezamu, będzie oleisty, kleił się. Wtedy dodamy miód. Ja będę dodawał miód miszkowy. Miód miszkowy i jakby to powiedzieć, miodu. Dodam takich dużych łyżek stołowych. 6-7 łyżek. Do tego ekstrakt. No, może to nie ekstrakt, ale taki olejek waniliowy. Dobra, patelnia już się nagrzała. Weźmiemy nożyczki i sypiemy to na patelnię. Wszystko za jednym razem. O, chyba wszystkiego za jednym razem nie sypię. Chyba się nie da tak. I będziemy to mieszać i prażymy. Musimy to rozdzielić. Rozdzielimy to na dwie połowy, dlatego że zrobimy dwie chałupy. Jedna będzie tradycyjna, normalna, taka jak teraz, a jedna będzie z kakałem. Czy tam, jak to chce, może z orzechami, można zrobić z orzechami, różnie. Także jedna będzie z kakałem, a druga będzie, chociaż nie tutaj. Dobra, mamy teraz dodamy sobie do jednego kakao. Do jednej porcji dodamy dwie łyżeczki kakao, bo uwielbiam kakao. Kakao jest zdrowe, więc dwie łyżeczki kakao, żeby było to wyczuwalne. Trzeba to dobrze wymieszać z tym sezamem.
zmieść, wymieszać. Potem dodamy miód. Miód, który tak naprawdę da nam tą słodycz. Poza tym można dodać sobie jeszcze, jak ktoś bardziej chce słodkie, cukier puder. Jak się nie ma cukru pudru, to można zmienić cukier, żeby właśnie uzyskać cukier puder. I można dodać jeszcze cukier puder, jak ktoś chce, jak ktoś woli. Ja dodaję miód i 200 gram cukru. Miodu daję więcej, dlatego że słuchajcie, no chcę, żeby było bardziej słodyczą miodową niż tą słodyczą z tego, niż słodyczą z cukru. Ale wiecie, trzeba zrobić to, żeby było słodkie, bo chałwa zazwyczaj jest słodka. Więc sam miód to jest, wiecie, powiem wam tak, sam miód jest ok, ale sam miód nie uzyskamy tego takiego bardzo mocnego, słodkiego smaku. Więc dodamy jeszcze cukier. Teraz powinno być ok. Chcieliśmy uzyskać. Teraz dodamy sobie tutaj i tutaj zmienimy resztę. Teraz to mieszamy z tym, na razie składniki suche wymieszamy, żeby się dobrze połączyły. To ma być bardzo dobrze pomieszane. Wymieszamy, żeby składniki się naprawdę bardzo dobrze wymieszały, połączyły ze sobą, zaprzyjaźniły się razem, jakby to można było powiedzieć. Kakaowa masa sezamowa, chałwa, przepraszam, tu będzie chałwa kakaowa, a tam będzie chałwa zwyczajna, zwykła, tradycyjna. Bardzo dobry smak. Wymieszamy teraz tutaj ten sezam, masę chałubową z cukrem pudrem. Dobrze się zlepiło, to trzeba dodać miód. I tak, waniliowy ekstrakt, no nie, aromat.
waniliowy dajemy do białego. Nie dużo. Tak, widzicie, no tam pół łyżeczki można, albo trochę mniej. Tego dodajemy, żeby tylko był zapach i tam lekko smak. Teraz pytanie do kakaowego. Dodamy migdałowy, to nie. Cytrynowy, chyba też nie. Arakowy? Do kakaowego będzie pasować. Arakowe. Tych dodajemy. Tutaj już chowamy. I dodamy arakowego do kakaowego. Też nie, no ale mamy tego dużo, bo można troszkę przesadzić ze smakiem i tym zapachem tego. Teraz dodajemy miód. Ja daję miód mniszkowy, kwiat warmi. Słuchajcie, warmianin. To jest miód warmiański. Kurwa, nie wiem, czy to Konon nie robił. Patrzcie, warmi. Pewnie to Konon robił. Raz, dwa, trzy i pół, trzy i pół, a dalej cztery. I tu to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Zresztą damy po 5 łyżek, żeby było słodsze i lepsze. Okay. No nie można tego oblizać. Miodzie, miodzie, miodzie. Teraz trzeba to bardzo dobrze wymieszać. Wygnieść wszystko starannie, żeby cały miód był wszędzie. O, najlepiej tak to wygniatać, żeby tam się to wszystko dobrze połączyło. To potem pięknie, ładnie stwardnieje i będzie. Jak ktoś lubi, tak jak powiedziałem, jak ktoś lubi chałwę, bo jak są osoby, które nie lubią chałwy, bo jest za słodka, ale to wiecie, tego się nie je całej tabliczki, czy tam całego tego, tylko w takich mniejszych ilościach, nie? Jest to na pewno zdrowe. Jak się nie dodaje cukru, to też będzie ok. Trzeba dobrze to wymieszać z tym miodem. To musi się kleić wszystko, skleić razem.
słuchajcie. Domowa chałupa jest w tym lepsza, że dodajecie te składniki, które chcecie. Prawdę mówiąc, wiecie, co jest dodane. Sklepowe chałupy, musicie wiedzieć o tym, że w produkcji, jak robią coś takiego, dodają różne dziwne dodatki, żeby to za szybko się nie psuło. Więc wiecie, cukier, że ma, jest to słodkie, to jest zazwyczaj jakiś słodzik. Tutaj wiecie, że daliście miód. Tutaj wiecie, że daliście cukier puder. I prawdę mówiąc, nic tu nie jest oszukane. Dobrze, mamy to już dobrze wymieszane. Teraz musimy dać to do formy jakiejkolwiek. Jakiś ten, ja to dam do takiej formy jak teraz. I to trzeba dobrze ugnieść. Ty, słuchajcie, a jakby zrobić w dwóch smakach? Znaczy nie osobnych, tylko na przykład przełożymy to tak. Ten jest wyższy. Wciśniemy tutaj połowę kakaowego, potem połowę tego zwykłego i potem znowu kakaowego. O! I to by było bardzo dobry pomysł jest. Znaczy nie, zrobimy tak, że na dół damy kakaowe, a na górę damy ten jasny. Będziemy mieć w dwóch proporcjach. W jednym, chyba że mi się to kurde tutaj nie zmieści, ale wydaje mi się, że zmieści mi się to. Pamiętajcie, że jak już to tu wkładacie do formy jakiejkolwiek, trzeba dobrze, ale to naprawdę dobrze ugnieść, żeby to się sterżało, żeby się nie całkiem nie kruszyło. Także musicie bardzo dobrze to ugnieść. Niektórzy jak robią chałupę chcą to ugnieć mocno, żeby to było umite, dodają ciężary, dają mniejszy na górę i dociskają książkami czy czymkolwiek, żeby to naprawdę się ugniotło fajnie. Ja nie wiem, czy tak będę robił, bo tak mówię, ja to robię pierwszy raz. Wam, że świetne, naprawdę zarąbiste. Dobra, dodajemy teraz, chyba zrobimy dwie takie, ten będą większe. Wow, trochę mi się wysypało. O nie, niedobrze, niedobrze. Więcej miodu dodamy, więcej miodku dodamy. Jest niesamowite, bomba.
trochę jest pracochłonne, ale tak to jest, jak chce się zrobić coś dobrego, pysznego, trzeba trochę się z tym pobawić. Bardzo dobra będzie hałwa. Dodajmy na górę, tego będą dwa kolory. A co? Nie trzeba. Zrobimy dwa kolory. Dwa smaki razem. Teraz trzeba umieścić na tym. Okej, słuchajcie, teraz już mamy hałwę tu przygotowaną. Teraz jest tak. Nie mogę wam teraz tego jeszcze zademonstrować, jak się to kroi, jak to pokroić można i zrobić takie małe kwadraciki do jedzenia, czy tam po plasterku. Jest dlatego tak, że to musi teraz być odstawione do lodówki, na przykład na 24 godziny. Ja to wstawię na 24 godziny. Także dopiero jutro będzie wyciągnięte i jutro wam pokażę, jak wyszła nasza hałwa, jaki będzie efekt tego wszystkiego na koniec, bo tak to niestety działa. Musi odstać 24 godziny w lodówce. Dobra, no to słuchajcie, to by było na dzisiaj wszystko i widzimy się jutro. A nie wiem, co ja gadam. Nie jutro. Ja to wstawię do lodówki i to sobie odpocznie. Słuchajcie, no nie będziemy tutaj, nie będę tu mówił, że
jutro się widzimy, bo dzisiaj jeszcze będziemy się widzieć. Tak przy okazji zapraszam Was na streama dzisiaj o godzinie 18. Dzisiaj go odpalamy o 18. Dlaczego nie? Zobaczymy, skąd będzie robiony stream, czy będzie robiony stream z garażu, a może tutaj z domu. Zobaczymy, kto się jeszcze okaże, ale na stream zapraszam dzisiaj o 18.00 wszystkich, którzy chcą wejść, zobaczyć, pogadać. No to zapraszam na streama o 18.00 dzisiaj, poniedziałek. Do zobaczenia, hejka, Jack TV.